Witam was kochani w kolejnym odcinku Serial Daryl Plays Might and Magic Heroes 6. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku skończyliśmy z tymi draniami tutaj. I ja zrobiłem sobie jeszcze dwie tury. Dziobnąłem sobie tych tutaj. Tutaj były żywiołaki ziemi. Tutaj była kryształki 2 i tu był ten zwój. Tutaj też kryształki były. I tutaj był ten zwój z powolnieniem. Tych zabiłem. Tutaj były żywiołaki i teraz idę w tę stronę oraz z Lukrecją popłynąłem sobie tutaj. Tutaj już widzimy więcej, zgodnie z obietnicą, że tu mieliśmy płynąć. Także powoli Lukrecja, jak ona to przepłynie, to wszystko obada. Powoli będziemy zbierać, właśnie mamy nowy tydzień, powoli będziemy zbierać armię. Tutaj coś jest jeszcze. Tutaj jest coś blokowane. Nie, nie jest blokowane. Weźcie doświadczenie, bo i tak mamy kasy sporo. Dobra. Ty Sandro, biegnij. Biegnij i atakuj. Coraz więcej ich jest, powiem szczerze. Wcześniej było 40. Nadal nie wiem po prostu, jak tutaj tych zrobić, żeby to było dobre. Żeby oni się stali wszyscy. Mam tylko 6. Nie wiem, czy to jest sens w ogóle zamiana. No i teraz giną wszyscy. Mamy sztandar, tu jest 8 i zostało. Szybkie walki. No jak mówiłem, tutaj ktoś mówił, żeby tych walk nie pokazywać. Ale no to są jedyne walki takie krótkie. Znaczy, żeby nie pokazywać krótkich walk. To nie ma sensu, ale to tylko krótkie walki zostały, także musiałbym biegać sam po mapie. I tych możemy zaatakować, ponieważ tu jest coś. Wyświetlenie wiadomości. Animowany mural poświęcony historii pradawnych. Nasi bracia aniołowie w poszukiwaniu bezimiennych zniszczyli nasze miasto, doprowadzając je do upadku. Skrócona wersja historii opowiadanej przez ten animowy mural została ostatnio wyryta na drewnianej tablicy przez pewnego maga z 7 miast. Animowany mural poświęcony historii wojen przedwiecznych najwyraźniej został wykonany przy wykorzystaniu kryształów i dobrej woli przynajmniej jednego ducha, który nieustannie wprawia tę opowieść w ruch. Jest to zarazem hołd, jak i świadectwo smutnego losu bohaterów tamtych dni. Który to duch? Gdzie ten duch jest? Studnia dusz. Moc magicznej. Grupa tych i grupa tych. To będzie dobre. Zaatakujemy te Feniksy. Ty, moja kochana Lucrezio, pójdź dalej. Ponieważ tu masz skrzyneczkę. Weź sobie doświadczonko. Tu jest koniec mapy, jak widać. Tędy nie przepłynę, ale przepłynę tędy. Znam się, czy tu coś jest. Coś tutaj... nie. Dobra. Pójdź dalej. Na razie od dołu. Dobra. Jakoś tutaj tędy. No, wiesz to. Dobra, Sandro. Idźmy z Feniksy. Zabić. 11 Feniksów. Może być niefajnie. Wszystkich stworzeń. Wilków nie mam. Czemu oni się ustawiają? No właśnie. To jest masakra. Jeżeli oni się nie ustawią sami, to masakra jest. Nie, chwila, stój. Dobra, trudno, bez wilków będzie. Nie mam pojęcia. Nie mam naprawdę pojęcia, czemu tak się dzieje. Dobra. Kurde, to by się przydało. Chociaż Feniks jest... masową agonii im damy. Uwaga, Feniks idzie. Tup, tup, tup. Co to? Co to za akcja była? What? 2, 3 Feniksy. Ci idą. 17. Tych zabijemy. Pięknie. Sześć. Chwilunia. Bo mi tutaj mikrofon opada. Dobrze, że mikrofon, nie? Dobra. I teraz tak. Co by to zrobić? Teraz Feniks, uwaga. I będzie bolało.
minus 1. Dobra, wiecie co, ja ich uleczę teraz, bo to nigdy nie wiadomo. On chyba wybucha, jak się go rozwali. Ty poczekaj. Ty ucieknij. 3, 4, 3. Ty poczekaj. No, on tutaj wybucha. Pięknie. To, ucieczka to był dobry pomysł. Znaczy, ucieczka. To było taktyczne przegrupowanie. Dobra, tutaj mam jakąś kasę. Sporo. Dobra, sobie damy radę. 43 żywiołaki ognia. No właśnie nie chcę, kurde, czemu oni się nie mogą ustawić w miejscu? Co, tego nie ruszam. Bo... No właśnie. No, nie mam wilka. Nie ma wilka. Skurczybyki, no po prostu nie czaję tego za bardzo. Łańcuch piorunów dla was, żebyście mieli mniej życia. Ty się broń od razu, ponieważ oni będą ciebie atakować prawdopodobnie. Ty się zamień. 14. 13. Nie, ciebie będą atakować. 4, 4, łe. Damy radę. I kościotrupki. Pięknie. Nikt nie zginął z tego, co kojarzę? Nie mam pojęcia właśnie. Muszę to zobaczyć gdzieś na tym. Na internecie. Jak się dzieje z tym, że oni się nie mogą rozstawić wszyscy? Że gdzieś po prostu uciekają i ich nie ma. Dobra, zgodnie z obietnicą biegnę tu. Tylko, czy ja mogę coś tu wybudować? Nie idź tam. To już był koniec ruchu. Czy mogę coś tu zbudować? Nie mogę. Wszystko jest zbudowane. To jest fajne. Tutaj oczywiście tego nie zrobię. Tutaj... Tu jest fort. Tu jest fort. Tu jest miasto... inne chyba. To jest... Nie, to jest to miasto. Tutaj fajnie na mapie to tak wygląda, jak oni się tam przesuwają. Tych trzeba. Dobra. Nie, to jest to miasto. Się kliknęło. Czy ja coś tu potrzebuję? Wybudować. Nie będę tracił kasy, żeby tutaj ich ulepszyć, bo i tak ich nie używam, więc nie ma sensu. Lucrezio. Tutaj myk. Tutaj troszkę tak, żeby... O! Tutaj zobaczmy. Delfinek! A, tędy trzeba iść. Ale to jest na tym. Bardzo wysoki. Horda. To jest sama chyba horda, nie? Nie, tu jest. Grupa. Sporo. Łe! Dobra, Lucrezio. Twoje zadanie zostało wykonane. Rozbity galeon. Poszukiwać skarbów. Żółw. Dobra, Lucrezia, lecisz na chatę i zbierasz wojska powoli. Cyk, 129 tysięcy. Akurat. Coś jest do zebrania? Nie. Dobra, Sandro, ty mój miły, idziesz tutaj. To jest chyba wszystko zebrane. Chwila, stój. Co to jest? Zbroja. Nie zauważyłem tego. No właśnie, kurczę, jak mówiłem, to są takie... Niektóre rzeczy są tak poukrywane, ale to dobrze, bo to jest... wtapia się w tło. Tworzy to taki delikatny realizm, o ile można mówić o realizmie w takiej grze. Ale naprawdę trzeba się przyglądać i to wszystko jest tak ładnie zrobione, że właśnie się wydaje. Kategoria moc. Plus 4 do obrony i do obrony przed magią pierwotną, ale to nic nie daje. To może do obrony trochę, ale... Nowy tydzień. Ja wiem, że ten nowy tydzień jest. Właśnie dlatego między innymi ją tutaj wysłałem. Żeby ona już zbierała ludzi. Tak, potrzebujemy tych. Potrzebujemy na pewno tych. Tych. I pytanie, czy mi styka. Nie styka mi, bo nie mam pieniędzy. I
Dobrze. Znaczy nie dobrze, ale... 5. Dobra, trzeba będzie wymienić trochę zasobów. No, ja już nic nie będę budował, także wszystkie zasoby sobie powymieniam. 6000. Powinno styknąć. Nie styknęło. Dobra, ale trudno. Chwila, stój. Stój. Czy ty, ulepszony miejski portal, 20 many, mam za mało ruchu. No dobra, trudno. To się nie opłaca. Jeszcze, no to i tak muszę turę zaczekać, więc tą turę sobie przeznaczę na zebranie tej ostatniej. Tam idź sam gro. Rozumiem, że w forcie mogę zbierać sobie jednostki z zamku. Także zrobię tak. Zrobię... tutaj zbiorę z fortu. Wilki. Wilki muszą być gdzieś kiedyś jakoś ogarnięte, bo to jest sakrecz. 8. Ty się zamień. Ty sobie strzel w tych. Ty, mój lamasu. W tych. Ty, mój miły, w tych. A ty, mój miły, w tych. 3. Ciach. Koło doświadczenia. Zresztą moc. Plus 1 do magii. I świetnie. Tu jest jakiś zwój ciekawy. Płomienny zapał. Już mam taki zwój. Dobra, teraz pamiętać, żeby nie iść tam. Czemu moich wilków nie ma? To jest dobre pytanie. Czemu ja ich tu nie mogę wstawić? Bo tych jakoś mogę przestawić i jakoś tutaj stoją na tym polu. Patrzę na każdą kratkę jakby. Ale to widzę, że nie ma... może w środku jakoś... nie, nie ma sensu. Nie wiem, po prostu nie ogarniam. 1. Ty się zamień. No i pamiętajcie, że wziąłem sobie to strzelectwo, także teraz więcej zadaję obrażeń. Jeszcze 26. Nie, tych 11. Tą 11 zabijemy. 22. I jest ok. O, z taką armią wiem, że to jest może trochę nudne. Z taką armią popierniczać, no ale skoro mam taką armię, no to przecież nie będę specjalnie mniej brał ludzi. Żeby było trudniej, tak? 67 wampirów. To może być walka trudna. Właśnie, kurde. Nie czaję. Widzicie? Teraz tam, pomimo tego, że stała tam, to nie może. Jest jakaś kpina. Nie wiem, nie, po prostu nie ogarniam tego. Ciach. Dobrze są, kurcze, rozstawieni. 20. O! Na szczęście powinni wszyscy zdechnąć, dobrze. Tam ci zdechną. Ci tutaj. Trochę ich uszczuplimy. Teraz ich tura? Nie, moja tura jest. Nie, teraz ich tura. Ale. Zastanawiam się, kto nie ma tego. Kontrataku. To coś jest? Nie. Dobra, kochanie, miałaś iść po tę panią. I miałaś zabrać ich wszystkich, przede wszystkim. Dobrze, że się tak zgapnąłem. Ulepszony miejski portal. Czemu? Czemu tak się dzieje? Czyżby to nie było portalu miejskiego ulepszonego? Jest przecież ulepszony miejski portal. Dlaczego się nie mogę teleportować tam, z tego miejsca? Jestem za blisko zamku. No trudno. Biegniemy.
Zastanawiam się, czy tu... Nie, tu są tylko kopalenki i fort. Dobra, idź tu. I spotkamy się gdzieś na morzu. A ja sobie zaatakuję tych 11-11. Łe! Myślę, że łańcuch błyskawic... Błyskawic powinien załatwić sprawę. Oczywiście wilków nie ma. Ale wilki ostatnio nie są potrzebne, bo i tak cały czas... Cały czas strzelam tylko. I menażerię! Kurde, ja tam muszę wrócić. Muszę wrócić tam. Księga ostatecznej posługi. Przedmiot zestawu. A to nie był ten Panie, zestaw, no właśnie. Spytać. Powiedziałeś mi, że Belket stworzył kult pajęczej królowej. Ale patrząc na te rzeźby i zdobienia, widać, że starożytni Shantiri już czcili Aszę w jej pajęczej formie. W rzeczy samej, uczennico, kiedy Shantiri zostali zniszczeni podczas wojen pradawnych, wiele elementów ich kultury popadło w zapomnienie. Belket odkrył, że kobieta pająk, przedstawiana w dziełach Shantiri, to sama Asza. Tak więc Belket nie stworzył tej wiary, tylko przywrócił ją do życia. Pasuje, jak na nekromantę przystało. No dobra. Łe? Ej! No dobra. Aha, bo to zadanie wykonane. Myślałem, że to koniec misji jest. Nie, nie, nie. Not so fast. Dobra, mamy tę. I pytanie, czy to nie powoduje... Dobrze, niebieski portal. Kurde, nie tutaj. Ale dobra, okej. Okay, może być. Pytanie, czy to nie striggerowało czegoś, na przykład u niego. Ale widzę, że nie striggerowało, póki co. Dobra, to ty, kochana, skoro już jesteś i tak, masz płynąć tu. Do tego fortu. W tym forcie powinienem móc zebrać rzeczy. Oczywiście będę potrzebował, kurde, statek. Jak zwykle. Ale dobra, mam kasę. Trzy statki. Dobra. Biegnij tu. I kupmy. No to teraz już nie czaję. Aha! Nie, no właśnie nie wiem, kurde. Pytanie jest tak. Czy zwierzęta... zwierzęta. Oddziały można rekrutować tylko w... tu, w krypcie, czy one są po prostu tu, to znaczy dla całej mapy, czy jak? No bo to jest tylko jedna. Jedna jest krypta tutaj, zobaczcie, na mapie nie ma nigdzie indziej stworzeń. Są forty, fort, tu jest tylko jedna ta krypta. To jest dla mnie zagadka. Wielka, ale dobra. Buduj. Płyniemy tutaj już. Dobra. Ty idź do fortu i zobacz, czy... Czy tak jest w rzeczywistości. Nowy tydzień. O! Posiadasz jednostkę do rekrutacji. To nie ogarniam już powiem, po prostu niczego w tym momencie. Pytanie, czy tą jedną armią sobie tu poradzę? Chciałbym już w sumie skończyć tę misję tutaj w tym odcinku. Na ile się uda. Płyń, płyń, płyń. Daleko płyniesz. O, coś tam mrygnął. Koleś ogarnia. Chyba przełożył sobie wojska naprzód. Tak. Niski. Mam full many. Jest nowy tydzień. Ja poczekam chwilkę. Zobaczę, czy tak to działa faktycznie. O, tu 15 jest. Wezmę sobie jakieś rzeczy, może coś tam, jakąś kasę się przyda.
Wilku! O! nie używam czarów. Czary teraz mega potrzebuję. Many. Ty ciach. Ty myk. Nie, potrzebuję tam te wojska. Potrzebuję wojska, bo mam 6 tylko tych. O, z 6 to sobie mogę. To się przyda. Tu jest jakiś ten. Jakiś kamyczek. Zjemy to wszystko. Naokoła, nam. To weźmiemy na pewno, bo to jest do mocy. Boi się, siedzi tam i się boi. I teraz pytanie. No właśnie. One mają w zamku swój własny przyrost. Plus 11 ogólnie. W twoim królestwie ogólnych. A w tym zamku... Lintura, no właśnie, plus 3. Czyli mogę z całości zebrać 11, a tutaj rosną 3. Czaje bazy. Tak? Plus 3, plus 3. Mam ile zamków? Raz, dwa, trzy. To jest 9. I tutaj pytanie, czy w tej krypcie plus 2 są, bo są te stworzenia lepsze? Nie, to są gorsze. To skąd? Skąd bierze dwóch tych tkaczy? Nie, tu nie. Tu też nie. Tutaj ma biblioteka. Odwiedziłem to? Kiedy mnie odwiedziłem, kurde. Tu jest zwój. Nie mam pojęcia, słuchajcie, naprawdę. Nie wiem, skąd się bierze dwóch tkaczy. Co to? Maszynnik dzikiej furii. Oto sobie zobaczymy. Dobra. Nie, to nie. Wyspadajcie. Tak, trzeba iść od tych najbardziej potrzebnych. No właśnie dlatego chciałem tam tą kasę zebrać między innymi. Za 3 koła. Pytanie, czy 3 koła mnie uratuje? Nie uratowało mnie. 7 koła już mnie uratuje. Dobra. Tak. Aha, nie, potrzebuję jeszcze kogoś, bo ona nie może mieć samego oddziału. No dobra, no. To płyń tutaj. 5 tur. Dobra, będzie nowy ten, nowy tydzień będzie, ale nie będzie kolejnego tygodnia. Dobra, Sandro, weź to. Czuję moc pierścienia. Aby otworzyć przejście, muszę zanieść go dokładnie w to miejsce, w którym przed zniknięciem stała świątynia ciemności. No właśnie, bezczynność. O! Plus 1. Plus 5 nam daru dostało. I pierścień nieskuszonego, który daje co? Nie wiem. Nie, oni się nie przydadzą, gdyby one były powiększone. Tutaj. Ale muszę go chyba dziabnąć. Wolałbym go dziabnąć, słuchajcie. Naprawdę. Nawet z taką armią. Coś czuję, że będzie źle. F5. nie, bo chodzi mi o to, czy on... Stój. Myślę to. Czy on gdzieś nie wylezie? Nie, nie wylazł. Okej. Dobra, tam jest pierścień. Czyli ten pierścień muszę zanieść, tak? Tutaj gdzieś. Czy tu? Kurde, nie pamiętam. Ja myślę, że ten Belket coś tam kombinuje. Nowy tydzień. No ale dobra, już nie będziemy się tego. Wiecie co? Ja z Sandrem przypłynę, ponieważ on ma mega daleki ten ruch. Płyń. Nie, on też ma całkiem niezły. Widać cię na horyzoncie? Widać. Dobra.
Bierzemy to, co mamy. Lucrezio, dawaj wszystko. Wow. Niespotykane. Ej, zaraz. Not so fast. Jeszcze możemy się wymienić artefaktami, których nie używam. Tarcza. Przewodząca korona. Proszę cię uprzejmie. To się przyda. Buty mam. To jest kategoria moc. No dobra, no to tyle niestety. Dobra, Sandro. Wracaj. Lucrezio, ty natomiast. Nie wiem, jaka będzie sytuacja z później. Stąd też. No bo wątpię, że to się skończy na tej tutaj, na tej bitwie tu, o teraz. Bardzo wątpię. 10, 28, 99, 25. Nie ma. Kogoś nie ma. Jakiś guli czy kogoś. Dobra. Tarantula. Pieprzoj. Nie ma zamku. Co to znaczy, że nie ma zamku? Tak, muszę ich tam niestety unieruchomić. Ty, kochanie, przemieniaj się. I na szybko. Ty idź tu. Wuch. Ma moc, koleś, ma moc. Kto będzie mnie atakował? Pani. 240. Lol. No, to jest walka, na którą czekałem, dlatego właśnie potrzebowałem mnóstwo ludzi. Cyk, 60. Ja mam 360. O ne! 64. Gulownik. Gulownik wyszedł. 7-8. Tak, trzeba będzie tę panią tutaj dziabnąć. 80. Zginął. 9 stworzeń, 3. 6 zabitych. Szak, 6 zabitych. Ponieważ oni strzelają. Ciao. To było głupie z mojej strony, ale dobra. Wyskowica 13. Dobra, ty się broń, mój kochany wilczku. Tam dwóch. Skrzeszenie 9. Skrzeszenie 1. Minus 9. Tu. Minus 1. Masz za karę. No i tyle, tak naprawdę. Myślałem, że coś jeszcze będę miał, jakieś skrzeszenie czy coś. Za punkty, ale nie. No dobra, bitwa. Nie, straty praktycznie żadne. Zapłacisz za to, Sandro. Wiedziałem, że. A nie, to nie, Belkit, Belet. Pamiętam twoje groźby. Zmiana mnie w gula, rozrzucenie mych kości. Wiesz co? To właściwie genialny pomysł. Już roztaczasz wokół siebie trupią aurę. Nie! Tak. Zamknij. Pięknie, plus 20 many. Płaszcz Lisza. 50 wampirów. Ciekawe, gdzie tych wampirów zdziabnę. Nigdzie. Nie chcę tych wampirów. Ale to jest... zamek. Tak, zamek to jest. Komnata nekromancji. Kupujemy od razu. Nie, tutaj nie kupuję nic, bo tutaj nic nie mam. Mogę zaczekać jedną turę. I tak zrobię. I kupimy tych. Muszę ich ulepszyć. Dobra, Sandro, wleź tu. Weź sobie tych. Dobra. Gdzie mam iść teraz? Gdzie jest misja? Ten tu? Maska fałszywego bicza, pierścień nieskuszonego. Pierścień do miejsca położenia świątyni. O, gdzieś tutaj.
tutaj. To była chyba świątynia. Płyń, płyń, płyń. Mamy już wszystko. Ty, Lukrecję, też se płyń. Stój. Tutaj sobie płyń. Właśnie muszę zobaczyć ten pierścień nieskuszonego. Jest mnie ciekawi, co ja tu mam. To jest ten poślisz. Zestaw lisza 4 z 6. Ale czy on działa? Czy on nie działa? Gdzie go mogę sadzić? Tutaj. Jest to szachraja. Poproszę cię. Artefakt. Mogę go wsadzić tu. Przed magią ognia, a tutaj mam zestaw namiestnika. Architektura dostaje zdolność. I tu mamy... Plus 5 do obrony przed magią. Efekt leczenia wrogich stworzeń mieszane na 5. Zestaw wielkiego lisza 6. 6! Premia z posiadania 6 przedmiotów plus 8 moc magiczna. Pytanie, czy wszystko to leci, nie? To chyba są wszystkie. W sensie, że nie mam, że jak mam 6, to mam tylko premię z tytułu posiadania 6 przedmiotów plus 8 moc magiczna. Tylko, że mam premię też, że morale przeciwnika mają minus 4 i tak dalej, i tak dalej. No tak. Tak. Wierzę w to, że tak jest. Dobra, kochani. Lecimy. Nie ma co tutaj długo siedzieć. Ale... Lucrezio z poziomem 8. Płyń, kochani, tam. Ponieważ za chwilę będzie nowy tydzień. I będę potrzebował jeszcze wojska może. To mi się wydaje, że będę potrzebował. Jest nowy tydzień, ale... No właśnie nie, chyba będę musiał sobie jednak popłynąć, w sensie pójść do zamku tamtego i tam wziąć. Tu, Sandro, chodź tu. 4 tury, tak, tutaj trzeba będzie pójść. To jest jedyne rozsądne wyjście w tej sytuacji. A, myślę, że wiołak, ale nie potrzebuję go. No dobra, to kupujemy. 22. No, to już jest moc. To jest moc, której normalny śmiertelnik nawet nie ma, prawda? Marzyć o niej. A że my jesteśmy nieśmiertelni? No to już inna bajka. Dobra, mamy dużo zamków. Czekaj. Nie mam kasy. Ale czy tu jest? Jest. Tu już jest gotowy. 75% zniżki. Pięknie. Dobra. Tak, potrzebujemy wszystkiego. Ja tu już nie będę budował nic, więc to się przyda. Te kształki się przydadzą. No i dobra. To są ulepszone. Ulepszone. Okej. No niby mógłbym tam menażerię... Amo. Nie, idziemy tutaj gdzieś. Tam, gdzie mieliśmy iść. Mam nadzieję, że w tym odcinku to się zakończy. Nie wiem, co tam jest potrzebne. No i drze. Halo. Idź. Tu, tędy. Tutaj. O. Pierścień wydawał się potężny, ale stanowił jedynie środek dotarcia do celu, zwykły klucz. Klucz do wymiaru, o którym mi opowiadałeś. Sądzę, że w tym królestwie nieskruszonego jest coś, czego pragniesz. Rzeczy samej. Celem tych zadań jest legendarny artefakt bezimiennych, znany jako maska fałszywej twarzy. Arcykapłan Shantiri był ulubieńcem Malasy, a w nagrodę za jego wierność Smutysza podarowała mu maskę, która miała być relikwią jego świątyni.
Mówi się, że ten, kto założy maskę, zyskuje zdolność zmieniania kształtu, tak jak bezmienni. Uzyskanie tej mocy jest kluczowe dla wypełnienia moich dalekosiężnych planów. Chyba rozumiem. Jak sądzę, twój wygląd potrafi przyciągać niechcianą uwagę. No tak, jak ma gębę. No i Sandro w ogóle się pojawia po raz pierwszy tam w Hirosie. Tu jeszcze pod koniec kampanii, nie? Dobra, idziemy przez portal, nie ma co tutaj czekać. Pytanie 3. O. Jesteśmy na miejscu. Oto wymiar leżący wewnątrz pierścienia. Królestwo Nieskruszonego, jak nazwała go Lukrecja. Zgodnie z przewidywaniami, świątynia również tu jest. Odejdź, nieznajomy. Opuść to miejsce. To Królestwo Malasy. Jej tajemnice nie są przeznaczone dla ciebie. A, rozumiem. Kapłan nie tylko poświęcił swoje życie, ale za pomocą swojej duszy zapieczętował ten wymiar przed resztą świata duchów. Zatrzymaj się, póki możesz, albo zginie w ciemności. Bieganie w kółko, na wieki uwięzione w labiryncie swojego własnego umysłu. Nie zdajesz sobie sprawy, iż mówisz o swoim własnym losie? Do tego właśnie prowadzi ślepa wiara. Na szczęście, ja wierzę tylko w siebie. Lol. A cóż to się dzieje tutaj? Cóż to jest za kraina? Ładnie to zrobili. Panowie, ładnie. 133. Ale mam swoje te wojska? Mam. Tak, nie mam wyjścia. Muszę atakować. Jest wilk, jest. Jak jest, to jest ok. Pytanie, czy to w ogóle coś da? 9-11 przy takiej liczbie. Nie. Szkoda tego. Czekaj, oni tak nie przybędą tak prędko. Ty poczekaj. Ty się zamień. Ty możesz ewentualnie ich teraz zmoczyć. O. Pyk. To jest moc. Ruj robactwa. Yeah. 18 i 47, pyk. No, słuchajcie, 70 kurczę kaczek. Jest nie byle co. 13 tysięcy doświadczenia, dobra. Co tu jest? Którędy tu iść? Kamień oświecenia. Nie potrzebuję kamienia oświecenia. Potrzebuję maskę fałszywego oblicza. Żywiołaków. Jest przez żywiołaków chroniona. Ja nie chcę ich atakować, ponieważ jest ich 117. I to może się skończyć dla mnie niefajnie. A potrzebuję wszystkich. Wszystkich. Ważne, że wilk jest. Jak jest wilk, to jest okej. Tutaj już chyba... na was. Tutaj się już zastanawiałem, czy nie rzucić faktycznie tych. Nie, poczekaj. Wow! Gdzie zniknąłeś? Ej! I teraz ta pani. Ta pani... O! A no tak, bo ona jest żywiołakiem wody. O nie, no właśnie o to mi chodziło, że ona zrzuca ten... Kurczy wyjski. 66, 41. A co on taki rozświetlony jest? Dobra, chwila. Bo teraz tak. 6. Ktoś mi kurde zginął. Wilku na pewno. Nie, jeden żywiołak wody, łe. Mam maskę. Maska fałszywego oblicza. To jest ten, ta maska z tego też. Z ekranu wczytywania. Maska fałszywej twarzy nareszcie należy do mnie. A skoro dusza kapłana została zniszczona, Królestwo Nieskruszonego przestanie istnieć. Muszę uciekać. Później znajdę czas na opanowanie sztuki władania mocami pierścienia na mój własny pożytek. Punkty, chwila.
Plus 5 przeznaczenia. Stój! Właśnie, mam 4 punkty. Zwiększają się. Bierzemy strzelectwo dwójeczkę. Parada. Jeśli dany oddział nie może wyprowadzić kontrataku w walce wręczeń, stworzę przyjmuje postawę obronną, zmniejszając ogólne im obrażenia. Kontrataku. Ekonomia. To jest to. Tak doskonały. Nie, coś z czarów bym wybrał. Spójrzmy z tym turę. To pytanie, czy nie umarli też? Czy wyłanie żywiołaków ziemi? Skalne mury, skamieniałe. Trzęsienie ziemi, chmura kwasu. Wezmę te żywiołaki. One, jak pamiętacie, uratowały mi dupkę. Żywiołaków wody. 4 pola, łąki lodu. Nowa zbroja. Na wszystkie twoje stworzenia. Masowa lodowa zbroja. To się może przydać jako... jako co? Tu? Mam uciec? Lodowa zbroja jako defensywa. Bo nie wiadomo, co się teraz stanie. Pole trochę. Sandro wyczuwa kręcące się potężne zagrożenie. Przegrupowuje swoje wojska, by stawić mu czoła. I to był chyba dobry pomysł, żeby wziąć zbroję lodową. Oho! Filmik. To jest Lucrecja. Sandro się pośpieszy. Nie podoba mi się tutaj. No mi też się nie podoba. O! Co to? O nie! Wow. Na płonące oczy Elrata! Co z ciebie za paskudstwo? Musisz być ulubienicą Sandra. Jaki smok ugada? Smoczył piór. Prawda? Widzę, że jesteś uduchowiona i sprytna. A jednak nie dostrzegasz sieci oszustw, którą utkał wokół ciebie. O czym ty mówisz? Daj spokój, jesteś na to zbyt mądra. Śmierć księcia byka! Plotki o tobie. Nic więcej niż maskarada, dzięki której zrobisz to, czego chcę. Sugerujesz, że Sandro zrobił to wszystko? Że to zaplanował? Tak właśnie działa. Manipuluje, knuje. A kiedy się tego najmniej spodziewasz, wbija ci sztylet w plecy. Opuściłaś swój kraj, swoją wiarę tylko po to, by iść jego śladem. A teraz cię zostawił i umrzesz. Jakie to smutne. Nie. O nie. Lucrecja? Co do... Witaj, stary przyjacielu. Belket. Zastanawiałem się, kiedy o tobie usłyszę. Wiedz, że ranisz mnie, nie pokazując się osobiście. Niemniej jestem pod wrażeniem. Nie wiedziałem, że możesz przyzywać smoki. Jestem służącym Aszy. Jej siła jest moją siłą. A jej siła nie zna granic. Jej siła to tylko mała iskierka w nieskończoności pustki. W rzeczy samej twoja moc wzrosła bardziej niż oczekiwałem. Ale moja również. O. Faza taktyczna. Dobra, kochani, wiem, że to jest zły moment, ale jest naprawdę długi odcinek, także w ostatnim odcinku będzie właśnie ta bitwa. Już dzięki,
Trzymajcie się, pa pa. Przepraszam, naprawdę, ale naprawdę długi odcinek jest. Ciężko mi go potem renderować i wrzucać. Także trzymajcie się, pa pa.